Karolina Andraka, zapraszam na kalendarium wydarzeń muzycznych. W pawilonie Edward w Parku Zdrojowym w Cieplicach 13 sierpnia o godzinie 19 zaplanowano letni recital Aleksandra Jewsiejewa. Natomiast w muszli koncertowej Parku Zdrojowego 18 sierpnia o godzinie 17 odbędzie się letni koncert promenadowy w wykonaniu Jacka Grondowego. W pubie hotelu Sasanka 15 sierpnia o godzinie 19 wystąpi grupa Two of Us, czyli Natalia Podwin i Bartek Domagała. Kolejne wydarzenie w Szklarskiej Porębie to koncert z potańcówką w Ogrodzie Ducha Gór formacji Janusz Prusinowski Kompania. Już 16 sierpnia o godzinie 19. Michałowicka Scena w Górach zaprasza na dwa koncerty. 15 sierpnia o godzinie 19 piosenki o miłości zaśpiewa Katarzyna Dąbrowska. Z kolei 18 sierpnia o godzinie 19 podczas recitalu kabaretowego wystąpi Artur Andrus. Zajazd Kociołek w Piechowicach zaprasza 16 sierpnia o godzinie 19 na koncert czeskiej grupy Jazz Elegant Trio w ramach kociołkowego jazzowania. Na Turkusowej Wyspie w Radomicach 16 sierpnia o godzinie 20 startuje Tropical Tribe z Polarnym. 16 sierpnia o godzinie 18 Fonika Fare wystąpi w Grill Pub Afryka w Karpaczu w rytmie afrykańskich dźwięków. 17 sierpnia o godzinie 15 w Gremium MC w Jeleniej Górze startuje pierwsza edycja festiwalu Rock Jelenia Moto. Natura Trans Festival rozpoczyna się 17 sierpnia o godzinie 19 nad zbiornikiem wodnym Balaton. W ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki między 16 a 18 sierpnia wystąpi wiele znanych artystów, takich jak Lambery, Smolasty, Artur Rojek i Dżem. Papa Pak w Wałbrzychu zaprasza 17 sierpnia o godzinie 20 na koncert takich zespołów jak Street Cat oraz Generation of Destruction. Na wałbrzyskiej letniej scenie Apropos 17 sierpnia o godzinie 19 wystąpi Tasuta N. i Mal. Klub Łaźnia w Świdnicy zaprasza 16 sierpnia o godzinie 20 na koncert Wara Komskiego z promocją jego debiutanckiego albumu Ja po nią. A teraz przenosimy się do Wrocławia. Vertigo Jazz Club and Restaurant zaprasza od poniedziałku do niedzieli na wiele klimatycznych koncertów. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie vertigojazz.pl. 14 sierpnia o godzinie 19 w kościele ewangelicko-augsburskim Świętego Krzysztofa odbędzie się koncert ojca i syna Aleksandra i Davida Jacobi. W oratorium Marianum 16 sierpnia o godzinie 19 zaplanowano niezwykłe wydarzenie – kwartet żywiołów w wykonaniu Diverso String Quartet. Na scenie plaży Hotspot już 16 sierpnia o godzinie 20 wystąpią Łona, Konieczny i Krupa. W Narodowym Forum Muzyki zaplanowano kilka koncertów. 17 sierpnia o godzinie 18 Wersalski Balet Sztuki. Również 17 sierpnia o godzinie 18 Universal Prayer. I 17 sierpnia o godzinie 20 potańcówka przy muzyce tradycyjnej. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 17 sierpnia o godzinie 19 na żywo zagra Góral. I na koniec warto wybrać się do Opery Wrocławskiej, gdzie 17 i 18 sierpnia odbędzie się cykl koncertów letnich.